Więc tak. Dzień drugi. Wczoraj dzień pełen, przepełniony wręcz niefortunnymi zdarzeniami. Ale tylko na to wyszło, że ze strony usługodawców, czyli tak, tir popsuty, jak już mówiłem. Tir się zepsuł całkowicie, nie, silnik nie działa, do naprawy. No, powiem wam, przykra sprawa. Wczoraj tak samo, kombajn, jakieś tam pierdoły, staliśmy długo, zeszło kupę czasu. No i jak się zepsuła ta pogiął się ten czubek, jeszcze kosiliśmy jakiś czas na 5 sztuk, ale później nam się skończyło pole, nie mógł, no w sumie skończyliśmy kosić. Także po ciemku nawet już nie nagrywałem, bo nic nie widać w kamerce. I podjęliśmy dzisiaj decyzję, no z tym czubkiem nie da rady kosić bez tego czubka, więc pomoże nam Paweł, znaczy kolega Pawła. Ogólnie przyjadą Lexionem i będziemy kosić. Dzisiaj dokończymy. Tam zostało może 7-8 hektarów. Może więcej. A może 10. Ogólnie nam w Lexionie mają ten do mierzenia hektarów, więc tam nie powinno przekłamać. Więc będziemy wiedzieć, ile tamten skosił, a ile ten. No i niestety, ten kombajn trzeba naprawić. Jest tych poprawek tam trochę. A ja biorę trochę sobie kamyczka takiego betonu mielonego. Wiozę tam, bo już się znowu wyrobiły właśnie tam na drodze kolejny. Już trzeba tu uzupełnić. I o 10 zaczynamy kosić Lexionem. Widzimy się na polu. Ten to idzie na gąsienicach. Od razu gniecie nam ładnie. Jak czołg. To jest czołg. Dobra rzecz. Tu jest około 5,5 i tam jest hektar 70, 7,5, 8 hektarów gdzieś powinno być. No także dzisiaj zmieniamy furę, proszę państwa, troszeczkę szersza. Ale dzisiaj fajnie obeskło. Słoneczko w końcu. Fajnie. Miałem tak pachowy dzień, że sobie nie wyobrażasz. Przyjechał, tak, tutaj, nie dość, że kombajn to się psuł. Rano naprawialiśmy wczoraj rurkę, która się urwała od paliwa. A już słyszę operator, że to nie tak. Ciepło tutaj. Ciepło w koszulce. Nieźle. A my w tamtym to, że było w furtce, bo parowały szyby. Miał boki oparowane, wiesz, i nic nie widział. Będzie słabsza. No to normalne. Ale powiem ci, jak na ten rok to kukurydza. No tutaj powiem ci tak, tutaj powinna. Czułem, że będzie słabiej. No. A najlepiej sypie tutaj, nie? No, pięknie. Po oborniku miałem dało tam w granicach 13 ton. Tutaj jest bez obornika, ale tu jest po wsiewce nostrzyka i kończyny. No. I po jęczmieniu, nie? I zostawiono do tera, do kukurydzy. Chyba to zrobiło robotę, powiem ci, bo jest różnica, nie? No nie wiem, jak ci tam pokazuje wydajność. Pokazuje ci, no na razie 9 ton pokazuje, jak się bujamy. 9 ton. No i kolba jest ładna, nie? Co? I kolba jest ładna. No jest ładna, wypełniona, gruba kolba, maczaka niska, jaka no. Gruba kolba, nie? W tym roku jest bajera. No i tu wszystko widzisz, lewo, prawo. Nie, powoli wiesz, bo chłopaki nie wiem, czy nadążą z przyczepami no, przy tej szerokości, 8, nie? Tak, 8. Ja. My wczoraj na 5 kosiliśmy, jak się ten jeden podwinął ząb, to ten. Na 5 kosiliśmy. Do 12 w nocy. Jak on kosił? Na wyczucie, no tak, w lewą stronę cały czas. 12? 12? Na górce tutaj, o kurcze. To ładnie. 11. No 11, widzę, fajnie, fajnie. Ja się zmachałem trochę, powiem ci. Mamy tutaj podeszw, tyle co tu wrubaliśmy tego kamienia, tylko tej cegły i dalej miętko. Tu widzę taki rozpekotany tam wjazd, no ale
waszym podchodem jest w miarę twardo, nie? Tak, bo tam dużo jest też podchodem, nie? Ale akurat tu dzieliśmy przyczepami, była sama szlaka, wiesz, i się wycisnęło. I musimy teraz trochę tam chłopaki ratują. Czy dane 11? O kurczę, no 11,5, no to zgadzałoby się. To ładnie, to lepiej niż tam na innej działce u brata. Jednak powiem ci, przed plon, zostawienie ziemi do wiosny jest bajera, nie? Daje ten efekt. Ja tu zauważyłem teraz widzę po tym polu, nie? Fakt, że tutaj powiem ci, no to zboże nie chciało rosnąć w tych miejscach, nie? A kukurydza jest. No i nawet na tej górce 9 roku pokazuje, 10. No. To w tamtym roku na 4 A miałem taki plon. 9 ton. To był dobry plon. Fajne pole, bo lubię. A, to będzie fajnie szło szybko, nie? Teraz to idzie. A tam ten kompa gdzie jest? Bo ja? Nie, u mnie stoi. Zabierze go, no bo jakby dzisiaj przyjechał operator, to będzie się kosił. Tak. Ale on musiał, tam miał jakąś ważną sprawę, no a dzisiaj ostatni, zobacz, jaki ładny dzień. Tak. No i co, ja będę czekał do poniedziałka, będzie deszcz? No. No trudno, no nie udało się, a tam co tak, napinać paski, porobić, ten czubek wyprostować, wyklepać go, bo to w sumie blacha, nie? No. No ale bez tego to, wiesz, no nie jakoś jeden rząd mniej, to też paliwo, tak. Nie? Dokładnie. Nie no, leć. 14, 15. Co ty gadasz, na górce? Ja. No, no to jest operator, potwierdza, widzi na monitorze. Ja tam nie widzę. No jest. Weź tam bliżej kamery. 13, 14, masz 12 w tej chwili. Dobra. No, no to to, to jest dobre takie w kombajnie. Czy widzisz co ile, gdzie, jak. Dokładnie, ja ci dobrze pokazuję. Tak. No, sprawdziliście na tych 2 hektarach. Ile skosiliście w tym roku? Ja mam dużo skoszone, teraz 58 garów w tej chwili. Ale jeszcze to dojdzie, nie? No tak, też nie, nie? Nikomu nie pozwoliły kosić w tym roku za bardzo. Ten drugi, dla większy skosił, nie? Aha. A, bo to 2 mole dacie. Tak. To jest jakiej firmy ten... Dominioni Polska. Dominioni Polska. Jak w miarę? Bardzo dobra. No i super. Nie no, tamto macie 92 Geringhoffa, nie? No, te Geringhoffy to takie... Nowe tak, a te stare to takie... No właśnie. No ale dało się kosić, tylko dopóki byśmy fizycznie nie uszkodzili, to by kosił, nie? Ale czemu mu taką mąkę robił? Nie wiem ty, nie mam pojęcia dlaczego mąka taka poleciała, nie? No jest straszna mąka poszła. Ale znaczy, wiesz co zrobiliśmy? Wyczyściliśmy klepisko pod cepami. No ja pociepa codziennie w nim czyszczę, no tam akurat nie zaglądali chyba... Na początku. Tu się nie spoczywa za bicie, nie? No, nie no, trzeba czyścić, tak? Jak jest sucha, to wiadomo, że nie, ale jak jest taka teraz pora roku... No, a my wiosna, pojechaliśmy jeden dzień w śnieg, nie? Ja też próbowałem. Zakleiło się pewnie. Ale to tylko powiem ci taki moment, nagle pyk i mąka, nie? No. Ale wzięliśmy tam ile? W sumie no tam 2 zbiorniki. Mówię, powiększą tą szczelinę na klepisku. Powiększył niby trochę lepiej, ale mówię dalej. No to dobra, mówię, ściągaj klapy, patrzymy na klepisko. No i faktycznie poczyściliśmy tak, ile się jednęli ręką. No i jest gitara i zaczęło ładnie kosić, nie? Tu już dokosił jeszcze 2 przyczepy ładnie, ale już wiesz, godzina 12, chłopak już był umordowany, bo to od rana. To o 12 nocy kosiliście? Po trzeciej zaczęliśmy, 5 hektarów do 12 nocy. Bo co chwilę tak, coś z te wiatry mu szalały, wiesz, no. Wyżej, niżej. I to właśnie przez te paski, wiesz, były luźne. I tam te, no, napinacz. No. On się po prostu zjarał. Plastikowy, dla niego nie było. I ten pasek spadał i wpadał. I wtedy, wiesz, szalały te obroty. No ładnie. Ale masz tu ciepło. No ja lubię ciepło, tak. Ja też lubię ciepło, ale jestem w kurtce. No, będę śmierdział zaraz. No nie, no wiesz. W jedną stronę mamy 820 metrów, jakoś. Jak to pokazuje? 12, 40, no i gitara. Powyżej dychy, to jest dobrze. Czyli tak, to co włożyliśmy, te 4000, no to przynajmniej nie dołożę. No, nie, no na letkim plusie wyjdzie chyba. To
no, 500 zł zarobię do sektora, więc jest bajera, nie? No. Nie ma też upał w tym roku zarobki. No, nie, nie. Na kukurydzie w szczególności. No, no mówię, no tylko żeby sprzedać, uzyskać to, co włożyłeś, tak? No tutaj mamy dołeczek. Ciekawe, czy będzie lepiej sobie niż na tamtej górce. Bo na tej górce to zaszalało, co? Stąd. 14 pokazuje. 15, ponad 15, 14. No, 14. O, no to ładnie. To ładny wynik. A to jest katamaran albo submarine. Chyba submarine. Submarine. Idei akurat, nie? A on był na drugim miejscu w planowaniu u mnie. Robiłem sobie badanie, nie wiem. No, sprawdzone tam. A, miałem 17 odmian. To Hulk był w sumie, tam może różnica parę gram. Po 10 kolb ważył, no, wiesz? Pół skałem i tam. Jednak ten pląd się zgadza, potwierdza się, powiem ci. Odmianowo. Są takie odmiany, to są perełki. No, no. To Paweł też w tym roku zadowolony, nie? No, on też pioniera. Tak, się, tak. 8834, jak to pamiętam. Właśnie. I średnia wyszła chyba sporo, nie? No. No. Ładnie, 14 ton, no to super. Tutaj z klina wychodzi od pana. Piękniemy drugą stronę. Ogrodziliśmy, ale nie zdążyliśmy podsypać pod siatką, wiesz, piasku. No, wlazły pod spód, nie? Porobiły sobie przejścia, ale nie ma takich szkód, powiem ci, jakby nie było tej siatki, wiesz? No, na pewno. No właśnie, nie wziąłem komórki z tego. Ja jest ciekawie. Dobra, podłapam się. Proszę Państwa, a ja daj tutaj radę.
zrobię, proszę Państwa. Biegu na helkę. No jest to! Tak się robi, proszę Państwa, i w lewo odbijamy sterburta na lewo. A jak? Zobaczymy, czy dojdzie, pójdzie sterburta, bo się kopie. Ciężko, ciężko. Dajesz, dajesz. Dojdź moc. Ale hałas, huk. Adrenalina! Celuję czy nie wceluję, proszę Państwa, zobaczcie, nawet jedno ziarko się nie wysypało, widzisz bracie? Tak to się robi w biegu, a nie się czeka i masz nasypie. Tak jedziemy. Pełna przyczepka i równiutko. Kukurydza. Metr. Najgorsze miejsce w polu. Zobaczcie, jaka dziura. Zobaczymy, ile to będzie sypać. Ciekawe. Siądę z nimi, zobaczycie. Dobra, powiedz mi tak, jak tutaj to sypię? Gorzej. Bo wiesz, co chodzi, tu sobie zrobiłem ten, kontrolkę. Tu jest po groszku, poplon i tylko ta leżówka. Siane bezorkowo, nie? I chyba gorzej jednak, nie? No i susza to się ma sobie zrobiła, ale... Znaczy, to jest najgorsze w sumie miejsce w całym polu, nie? To jest, widzisz, piasek totalny, nie? Ale widzę, ona inaczej rosła, powiem ci. A ty masz chyba, nie? Tak. Ale poszła robota. Fajnie, nie? To mi się podoba. Ale na styk, powiem ci, ja się, powiem ci, tchu, nie mogę zapać, nie? Tu tam, odczep, odczep, przyczepę. Za rok, kurwa, od razu przyjeżdżę stąd, nie? No. Tak, tak, tak. Także zaklepujcie, tutaj będzie około, tu będzie całe 40. No, pięknie. To będzie cały ten kawałek. I tam będzie w Tarnowie 10 i za domem 7 prawdopodobnie. No. Także grubo. Kurwa. Prawie 70. No, a jak, człowieku, to... Tutaj to by nie sypało w ogóle, tutaj żyto nawet, nie? Aha. Nie wiem, ile tam się pokazuje. 13 w tej chwili tutaj, a tak wyzywało i 8, 7,5. No, ale słuchaj, no to też nie jest zły wynik, 13. No, to tak wiesz. Takim czymś tutaj, to powiem ci naprawdę, na pierwszych latach tu żyto nawet nie było. Ale kolba to jest ładna. No jest piękna, nie? No, to jest katamaran akurat. No, nie ma kudyki, ale kolba jest. No właśnie, zobacz, jaka niziutka, ale kolb ile co? To się liczy. No właśnie. A, bajera. Kurde, teraz to idzie robota. A kto ci to siał? No, pytam za co wam? Dojcem. A, dojcem wam, tym samym. No i to wiesz, to jest chujnia, bo 308 metrów, 8,6. Jakie fajnie posiane, to fajnie, ale ktoś tak nie przykłada się do siebie, no to... No, właśnie, właśnie, uciekają po jedne lewo, prawo, tańczą, nie? Dokładnie. No to już nic nie zrobimy, no, ale niby na GPS-ie, powiem ci, ale mimo wszystko widzisz. No. Ten centymetr, dwa to dużo, nie? Tak, kukurydz. A wy macie ósemkę, siemnik? Tak, oni mają ósemkę, no. Ale ósemką siali na strzelcach, siali też tym dużutką, nie? No. A teraz będą siali ósemką. A no widzisz. To się dogadamy. Żeby pasowało. No. Siedziałem pod kombajn. Dokładnie. Nie no, ale kolby lecą i ja cię kręcę, ładnie to wygląda. No. Ale powiem ci, tam było po jęczmieniu jarym, w maju wsiewałem nostrzyka, kończynę i życicę. I tam lepiej mi się wydaje, co? No lepiej, lepiej, zdecydowanie. Bo tam ta górka była gorzej, albo górki i pięknie wysypała, nie? No właśnie. No to widzicie, tu mamy teraz dowód. Dobrze, że masz ten licznik, jest bardzo fajny monitoring lodu. Można zrobić sobie takie eksperymenty. Ale mały. Zobacz, co się dzieje, nie? No, no. Aha, no właśnie, że uciekają, tak, racja.
Jakby była wyższa, to by nie było problemu, a jak niska jest, to ona kładzi ją na bok, nie? Tak wiecie, tak wiecie. Trudno, no co, no. Nic się nie stanie. Dobrze jest. Idzie, idzie, powiem ci, jestem zadowolony. Klient, wiem, zadowolony, to najważniejsze, nie? Ile tam było tej kukurydzy według ciebie? Około 5,5 do 6 hektarów. 5,75 by nie było, ale... To się dużo nie pomyliłem. 5,75, tak? A tam jest dokładnie cały kawałek 11,20, a tu jest hektar 70 powinno być. Powinno być. 5,70 było, prawda? 5,75. A tu hektar 70, przepraszam. Coś źle powiedziałem. Osadna, patrz. Wylazła. Trochę dziki po ale nie, po, nie widać, nie? Nie, w ogóle nie widać, nie? Zobacz, nie było? Nie, wczoraj wyciekł, wygoniliśmy. No panu już mówił, że patrzyli. No, coś tam, ganiali. No dokładnie. Ale ja tego nie widziałem. Wczoraj wyciekł, trzy sztuki chyba uciekły. Chyba było tam zagrożenie, były trzy, bo to wczoraj chyba jednego baleli. O. Jak musimy, to były trzy. A i wlazły. No. Skubane. A uczyli zaraz. O, ma mocną tą siatkę. No, ma tą mocną siatkę i mimo wszystko znalazły dziurę. Dokładnie tak. No, ja nie zdążyłem tej siatki ziemią na dole zrobić. No, bo już nie było jak, kukurydza była wysoka, ani czasu, bo to już był czerwiec, lipiec. No to w lipcu chyba już, tak, w lipcu robiliśmy, przed samymi żniwami. Chyba teraz wezmę ten koparkę i podrzucam z tamtej strony pod siatkę i będzie spokój. Fajny kawałek pola. No fajny, fajny, bo tu masz 2 km siatki i mam 40 hektarów ogrodzonych. Niski kosz, nie? No i ma spokój. Fajne, równe pole, fajnie się kosi. No, o, to się cieszę. Tak ma być, na usługach no też ma być łatwo. No, fajne pole, że fajnie kosi. No pewnie, no wiesz, jak masz takie kliniki, to jest najgorsze, nie? No, dokładnie. Ale my w tym następnym roku zrobimy, że będziemy orać i siać w poprzek. 400 metrów jest, to tak będzie, że będziesz w tą i z powrotem i będzie zbiornik. Nie trzeba będzie ganiać po tym polu, nie? No tak, tak myślę, bo w tą stronę jest 800 metrów, no, a ja tam jak na wprost to jeszcze 1200 prawie, no to... Ale na kompaj lepiej mniej kręcenia. Pomyślę. To chyba lepiej może faktycznie, no. Tak, do przodu. Poprzednie kopko opierdzieliście i zapierdala tą gości, nie? No w sumie racja, tak. Mniej nawracania też, mniej paliwa, tego wszystko i czasu, nie? Nawet się ładnie wyrabiacie z transportem, tak ja nie mam problemu. Damy radę, dajemy radę, nie? No i idziesz. Arbus, kurde, dzielnie walczy. Tylko poprawię sobie następny roku ten wjazd, nie? No, no. Utwardzę go tam do konkretnie. Zrobię odpływy i... A komu dajesz kukurydzę? Redło. A mokro mu dajesz, normalnie, no. No, może w następnym roku suszarni się dorobię. Tak myślę. Na gaz, tak myślę zrobić, ale to nie wiem. Są plany. No. Bo wiesz, no teraz prawie drugie tyle kosztuje sucha, nie? Tak. Kuropatwa. No nie jest tego. Bażant. Bażant. A tam były gdzieś kuropatwa, to takie mamy? Były. Uciekały. Jak tam wydajność? Nie. 12. 12, no i dobrze. 12 na 5 klasie, na żwirze, tu jest żwirownia była, nie? No to kolba jest ładna, nie? No ubiegnie, ale kolba fajna. Czyli... No i bajera, tak ma być. Oszczędnie w sumie było za nawozem w tym roku. Nie było szaleństw i to po groszku, nie? Stanowisko, to też swoje robi. Tyle przyczep, a już nie ma co kozić? Szkoda, że całego nie zrobiłem. O, a czemu tak zostawiłeś właśnie? Powiem ci, na groszku jestem tutaj w plecy, bo w ogóle go nie zebrałem. Komosa się po stalionie. Niestety. Ten, no to widzisz, gdybym miał 5 hektarów, to bym do przodu był. Ale tak człowiek się zastanawiał. Jest to przez te dopłaty. Dywersyfikacja, te sprawy, nie? Koniec dni, Wojtek. Jak, co myślisz? Nie wiem. Co powiesz? Szybko poszło, co? Do domu jechać. Na obiad, nie? Nie, do domu. Kukurydza przykryta, zabezpieczona. Zobaczcie, zaczyna padać. No normalnie powiem wam, że dobra była decyzja wziąć drugi kombajn. I to dokosić, dokończyć, bo no tamten kombajn nie dałby rady, dzisiaj też operatora nie było, no ma ważniejszą jakąś pilną sprawę, więc trzeba to też uszanować, że czasem ktoś też nie ma czasu. No, różnie to jest w życiu, nie? To też ja tak wyleciałem z
Mieszki, ja z marchewki, że no dawaj, jutro kosimy i on miał to zaplanowane wcześniej, a to wiadomo. Śliwa są takie, że człowiek musi być w gotowości w każdej chwili, jak w wojsku, jak wojna jest, o. No tak, takie żniwa są, no niestety. No to trudno, no. Jeden nie zarobił, drugi zarobił, ale skoszone, wszyscy zadowoleni. Tam trochę mniej skosił, jak miał skosić, ale skosił, skoszone. Ja jestem zadowolony, bo po problemie, już teraz kamień serca. Na razie, trzymajcie się, z Bogiem.